Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Drakensaga Online. Dziś zrobimy sobie naprawdę spory opening na evencie świętoletniego przesilenia. Ja to nagrywam już po otwarciu, bo nie ukrywam, że no wbiłem zaraz po tej północy i sobie zrobiłem ten opening. No i zaraz będziecie mogli zobaczyć, co tam mi ciekawego poleciało. A teraz jeszcze szybciutka reklama. Jesteś znudzony graniem w te same gry? Zagrałbyś w coś nowego, ale nie masz siana? Z pomocą przychodzę ja i Gry na Plus. Jest to strona, dzięki której za granie w gry i wykonywanie zadań zdobywasz punkty, które później możesz wymienić na nagrody. Paysafe kardy, skiny do CS-a, gry. Wybór jest ogromny i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli wejdziesz z mojego linku w opisie albo wpiszesz kod Rafik Games i zdobędziesz 1000 punktów, to weźmiesz udział w konkursie na 20 ziko. Dobra, jesteśmy na GRC, no i nie mogę się doczekać tutaj tych openingów, no więc bez przedłużania sobie to pootwierajmy. Pierwsza skrzynia letniego przesilenia z runkami, no i nic tu nie ma sensownego. No dobra, to będzie na przetopienie, no ale te runy były najgorsze. Idziemy dalej, tu są 4 skrzynki, ile ja mam na razie tych kluczy, żebym nie przedobrzył, 40. I to wszystko chyba po 10 kosztuje, tak? No dobra, załóżmy, że tak, bo tutaj skrzynia z klejnotami jest najważniejsza i ją chciałbym otworzyć, ale dobra. Słonecznego konia. Otwieramy. No i wypadł słoneczny koń. No i tyle. No dobra, myślałem, że coś jeszcze. I tutaj mamy drugi, arbuzowy mops. Okej, jakie on statystyki dawał, bo już nie pamiętam. Gdzie on jest? Okej, tutaj, ale jestem ślepy. Słabe. Ale dobra, weźmiemy go sobie, bo na pewno fajnie wygląda. I tak się prezentują ten mopsik i ten konik. No spoko, niech sobie będą. Teraz tak, lecimy dalej, tu są chyba kamienie. No i tu liczę na coś fajnego. Proszę, rzuć coś. Czy jest coś fajnego, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Dużo pod HP. Ale słabiutko. What a shit. No dobra, będzie na przetopienie. Giga słabo. Może chociaż klejnoty oddadzą, no proszę. Czy ja jakiegoś potrzebuję? No na pewno. Klejnot wigoru zręczności, tego chyba jeszcze nie mam. A, to jest to. Okej, czyli... Shit. Ale słabo dało. Nic ciekawego, totalnie. I teraz jeszcze pójdziemy, poprzechodzimy się po tych handlarzach i zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego. No najbardziej jak ma się premium, tutaj można sobie fajnie zaszaleć. Są fajne rzeczy na pewno. No ja tej premki nie mam, więc szkoda. No tutaj mogę sobie... Ale mogę sobie skrzynię z klejnotami kupić. Dobra, no to jedną na pewno kupię. Zobaczymy, czy drugą też. Obejrzyjmy też, co tutaj jest. Tutaj nic ciekawego. Ja wiem, że u Gnoba chyba te torby można kupić. O! Ile ich można tak nakupić? O kurczę, nawet sporo. Oj, nie mówcie, że... Ale zepsułem chyba z tą skrzynią z klejnotami. A dobra, nie. Wyliczone idealnie. Więc sobie fajny opening zaraz zrobimy. Czy tutaj jest coś fajnego? O, esencja. Może jak mi trochę ich zostanie, to dokupię esencji. Tu jakiś pergamin. A co on robi? Dobra, nie wiem, nie chce mi się czytać. No i dobra, to tyle. Okej, to zacznijmy od klejnotu. O, oczywiście już to miałem, no ale będzie na przetopkę. I mamy te 36 bugów. No i czy coś sypnie? Rdzeń parowy. Dobra, otwieramy. Jakieś słoneczne monety. Ej, a... Czy to jest w ogóle możliwe, że tak słabo to leci? Jeszcze nic ciekawego mi nie wypadło. Ej, co jest? Pierwszy klejn... Pierwsza skrzynia z klejnotami dopiero. Ale mam wielkiego niefarta. Ej, dosłownie nic nie poleciało, drodzy widzowie. Czy wy to widzicie? Jak to chyba same rdzenie parowe. Bez kapy. Co jest? I słoneczne monety. Otworzę to. Ten klejnocik też mam. Nie no, same rdzenie parowe mi dało. Przecież to są żarty. I esencje. A ile? 5400. Nie, dobra, czuję się totalnie oskamowany. Może na wojowniku coś bardziej sypnie. Na odcinek z wojownika w niedzielę, więc... Zapraszam też, może tam coś będzie lepiej. Nie no, ale jest tragedia. Tutaj ogólnie jest ten event. I tu te słoneczne monety można jeszcze zgarnąć
I teraz tak, warto jeszcze powiedzieć, że w sklepie z nagrodami możemy sobie tutaj kupić za 1000 drakenów 100 fragmentów materii. I nie wiem, ile tego można nakupić. Pewnie jest jakieś ograniczenie. Albo i nie? Co jest? O kurczę. Nie ma ograniczenia. Albo przynajmniej ja się nie spotkałem. Nie wiem, czy to mądre, że wydałem całe te drakeny. Mam nadzieję, że nie będę żałował. No ale fajnie, kupiliśmy sobie dużo tych fragmentów Drogi Zagłady. No i to mi się na pewno przyda. Więc jeśli macie dużo drakenów, to jak najbardziej polecam to zrobić. Teraz tak, pootwieramy sobie jeszcze, znaczy połowimy sobie troszkę jeszcze w tym zbiorniku. O, fragmenty Drogi Zagłady. Nie wiem, czy tutaj coś fajnego może wypaść. Ogólnie postanowiłem, że nie będę robił tego całego eventu. No bo w sumie mógłbym sobie kupić, gdybym pewnie zrobił całą jeszcze jedną tą skrzynię z klejnotami. No ale patrząc na to moje szczęście poprzednie, to odechciało mi się i nie chcę w ogóle na to czasu poświęcać. I czy tutaj leci coś fajnego? Niby jakieś mieszki. Też trzeba mieć te wędki. No i sobie można kupić i też codziennie dostajemy jakąś ich część. O kurczę! O, sunfish! I to trochę kosztuje. No, w sumie no 500 zł, więc to nie jest jakoś też super dużo. No ale zawsze coś tam. I te mieszki nawet jakoś lecą. Oj, tu doskonałe, a tu jakie? Oszlifowane. Okej. No spoko, no jakiś jest to tam zastrzyk. Może bardziej dla nowych graczy, no bo mi tutaj te... Oj, znaczek może wypaść. O, to ciekawie. No spoko, nie wiem, ile mam tych wędek. Na pewno nie będziemy tutaj łowić tego wszystkiego teraz. Nie wiem, czy jest jakiś ciekawy drop. Jeszcze sobie troszkę połowimy, zobaczymy. Kamień duszy. Raczej takie małe nagrody, ale myślę, że no jak za jedną wędkę to nawet spoko. I porobimy sobie te mini gry. Są, jak widzę, z tego co widzę, są trzy. Więc tak jak ostatnio. I z tego co pamiętam, to najbardziej się tą arenę wytrzymałości opłacało robić. Bo tu chodziło o to, żeby jak najwięcej goblinów ubić. Tutaj jest chyba RNG troszkę. W sensie musimy wybierać skrzynkę i no jak to nam pójdzie, to... Znaczy jak pójdzie nam dobrze, to tam zgarniemy dużo skrzynek, a jak nie, to będzie gorzej. Wchodzimy tutaj. Tutaj chodzi o to, żeby jak najdłużej wytrwać. Też tutaj fajnie sobie jakiś set pod to zrobić. Właśnie, żeby jak najdłużej wytrzymywać. Zobaczymy, ile uda mi się tych skrzynek zrobić. Ja tego eventu i tak nie robię, więc... no więc nie potrzebuję tego jakoś super bardzo. No i możemy sobie tutaj posiedzieć, zobaczyć, czy tam zrobię cięcie, czy nie. Jak te pierwsze etapy są dość proste, no potem tutaj nagromadzi się tych zagrożeń. I w zależności od tego, jaki czas tutaj będzie, to tyle będzie skrzynek. A no tak, jestem geniuszem i wlazłem w ten laser. Nędzne dwie skrzynki. No spoko. Jeszcze unikat nawet. To mi odpowiada. Szkoda, że zamiast tego pierścienia nie wypadł ten naszyjnik. On jest dużo lepszy i mógłbym go wykorzystać. No i tak. Ogólnie trochę się zawiodłem na tym evencie. Liczyłem, że te nagrody dostanę lepsze. No wyszło jak wyszło. Teraz czekamy na jakieś ciekawe eventy. No bo teraz jest pustynia esencji i nów księżyca. Może ten nów sobie trochę porobię dla drakenów. No bo faktycznie te zapasy nieźle się skurczyły. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki, suba. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!